Na Pomorzu Zachodnim wieje silny wiatr od morza. Trudno więc wyobrazić sobie lepszy region do rozwoju branży offshore. Na początek poznajcie firmę Teleyard. This factory is here since 5 years. As you have seen outside, we have a huge area of land we have behind the Odra. So we will have later direct access to the waterfront. And we produce metal parts, as you can see here. Mainly at this moment, what you can see behind me is for offshore wind, but we also do crane structures and other metal structures. Co wyróżnia Państwa fabrykę, jeżeli chodzi o część produkcyjną? Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Oferujemy również prace antykorozyjne. To jest właśnie coś, co staramy się wykreować tutaj jako taką wartość dodaną. Jakie Teleyard ma plany rozwojowe? Zidentyfikowaliśmy obszar offshore wind jako jeden z rosnących obszarów i możliwości w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, dlatego pokładamy dosyć duże nadzieje na przyszłość tego typu produkcji. W tej chwili działka, na której mamy wybudowany ten zakład, ma 36 hektarów, więc mamy dosyć duże możliwości rozwojowe. Pierwszym etapem inwestycji będzie budowa własnego nabrzeża, aby móc bezpośrednio z fabryki ładować duże konstrukcje do transportu morskiego. Prace projektowe są bardzo zaawansowane, a kolejnymi etapami będzie rozbudowa powierzchni produkcyjnej. Czy w związku z rozwojem i z tym, jak dobrze Teleyard funkcjonuje na Pomorzu Zachodnim, planowane jest zwiększanie zatrudnienia? Jak najbardziej to wpisuje się w naszą długoterminową strategię. Gondole produkowane są niedaleko Szczecina, ale nie takie gondole do pływania jak w Wenecji, ale takie gondole, które są częścią składową elektrowni wiatrowej. Jakie części morskich elektrowni wiatrowych i ogólnie elektrowni wiatrowych wyjeżdżają spod Polic? My robimy tutaj tak zwane gondole, czy obudowy te, co się widzi na górze, na wieży, na samej górze wiatraka, gdzie są zamontowane też skrzydła. Jak wygląda proces technologiczny tworzenia takich gondoli? Bo tutaj na hali widzimy zarówno proces malowania, jak i proces obudowywania tych gondoli, więc to nie jest taka prosta sprawa. Praca wymagająca spory wkład manualny. Forma cała taka jest wywożona do naszej hali, do malarni, gdzie jest malowana wpierw, a później jest okładane szkło. I szkło takie to są warstwy miękkie, które potem są wkładane, wpierw są wkładane do formy. Forma jest zalewana tak zwaną żywicą, co jest plastikiem, i to się utwardza. I po utwardzeniu ten element jest wyciągnięty z formy. Kanty są obcinane maszynowo. Później domontowujemy pewne elementy do tego. Montażowe też takie, co odpowiadają klientowi, to jest, mogą być różne uchwyty, a nawet lampy i kable i tak dalej. I spakowane to jest na palecie, gotowe do wysyłki do klienta. Pan właśnie nam mówi, że tak naprawdę każda firma ma swoją zindywidualizowaną technologię i pewnie każdy element takiej elektrowni wygląda dla konkretnej firmy zupełnie inaczej. Tak, z daleka one oczywiście się wyglądają bardzo podobnie, ale w rzeczywistości się różnią. Się różnią, bo każdy klient ma własną konstrukcję, ale różnią się też dlatego, że każda firma jest w rozwoju. Te firmy, które robią te gotowe już elektrownie, cały czas konstruują nowe modele i one się robią większe i większe. Jak się widzi też, że siła takiej jednej elektrowni wiatrowej dzisiaj jest 20 razy większa niż była, jak ja zacząłem w branży już ponad 20 lat temu. W jakie części świata wyjeżdżają gondole produkowane właśnie tutaj w Trzeszczynie? Tutaj my produkujemy na Europę. Stany Zjednoczone to jest duży rynek, Europa jest drugi, Chiny jest trzeci. I na każdym z tych rynków my mamy fabrykę i tak jak nasi klienci też mają swoje fabryki. Więc normalnie się nie przesyła tak dużych gabarytowych elementów morzem, tylko się produkuje na tym kontynencie. Czy możemy powiedzieć, że tutaj pod Szczecinem znajduje się
takie europejskie centrum państwa firmy. To jest nasza bardzo duża i znacząca firma produkcji tych elementów na całą Europę. Pomorze Zachodnie jest jednym ze światowych liderów, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, nie tylko w zakresie produkcji, ale także w zakresie szkoleń. Poznajcie firmę European Wind Academy. Jak buduje się firmę, która w kilka lat osiągnęła status jednej z najlepszych firm szkoleniowych w branży elektrowni wiatrowych na świecie? Powiem tak, no nie jest to łatwa praca, aczkolwiek mieliśmy bardzo dużą pomoc na starcie. My jesteśmy częścią grupy Fairwind, a grupa Fairwind to jest największa chyba na świecie w tym momencie firma zajmująca się instalacją i serwisowaniem turbin wiatrowych praktycznie w każdym zakątku świata. Nasza firma matka posiada około 1300 techników turbin wiatrowych i to oczywiście czyni ją naszym największym klientem. I to nam pozwala na dosyć szybkie wdrażanie nowości, skupianie się na jakości i na tym, że nie musimy tak naprawdę walczyć o tego klienta, a możemy skupić się na dostarczaniu jak najlepszych jakości usług. Czy Pomorze Zachodnie jest dobrym miejscem do rozwoju energetyki wiatrowej? Jak najbardziej tak. Mamy kadry wykwalifikowane, pracujące w tej branży na całym świecie. Mamy zagraniczne, polskie firmy z branży, które są tutaj obecne od lat, rozwijają ten biznes. Zmienia się ustawodawstwo w najbliższych latach. Także zaobserwujemy dynamiczny rozwój branży offshore'owej, czyli morskie turbiny wiatrowe na Bałtyku. Mamy wszystko tak naprawdę, żeby energetyka wiatrowa napędzała nasz region i żebyśmy mogli zrobić z niej taką inteligentną specjalizację. Czego Państwo uczycie w tej hali? Bo tutaj widzimy sprzęt do nauki technicznej. Realizujemy kursy zgodnie ze standardem Global Wind Organization. To jest taki ogólny standard, który jest uznawany przez największych graczy na rynku. I człowiek, który do nas przychodzi i zdobywa kompetencje zgodnie z danym kursem, może pracować później w Polsce, może pracować w Stanach Zjednoczonych, może pracować w Australii, może pracować w RPA, posiadając te uprawnienia, które my mu nadajemy. Oprócz tego realizujemy także kursy, które są specyficzne, jeżeli chodzi o największych producentów turbin wiatrowych na świecie. Naszą główną siłą tak naprawdę naszego centrum szkoleniowego jest to, że zarówno szkolenia techniczne, jak i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na turbinach wiatrowych są prowadzone przez praktyków i ludzi z doświadczeniem. Ile osób rocznie kończy szkolenia techniczne w Państwa firmie? W kontekście całego roku na tym nowym obiekcie przeszkoliliśmy około 2000 ludzi. I tak naprawdę mimo młodego wieku plasujemy się w tak zwanym top 10 centrów szkoleniowych na świecie według standardu GWO, jeżeli chodzi o ilość przeprowadzonych szkoleń. Za Pana plecami widzimy jedną z platform ustawionych właśnie na sali szkoleniowej. Do czego ta platforma na co dzień służy? Bo na pierwszy rzut oka widzimy, że drabiny są do siebie dość podobne, ale to jest tylko złudzenie optyczne. Tak, jeżeli mówimy o pracy na turbinach wiatrowych, oczywiście wysokość jest kluczowym elementem. Na tej platformie trenujemy kursy z pracy na wysokości. Drabiny na pierwszy rzut oka oczywiście wyglądają tak samo, natomiast na każdej z tych drabin zamontowany jest inny system, który pomaga nam przy wchodzeniu do góry. Staramy się posiadać systemy wszystkich największych producentów, tak żeby szkolić ludzi przekrojowo. Jeżeli chodzi o pracę na turbinach wiatrowych, kwestie umiejętności technicznych to jest jedno, kwestia bezpieczeństwa to jest drugi. Życie ludzkie jest tutaj najważniejsze. Także my staramy się dać ludziom to poczucie bezpieczeństwa, by wracając z pracy wrócili do domu, a nie do szpitala. Przy upadku na wysokości żadne służby czy medyczne, czy to strażacy nie zdążą przyjechać na czas, więc technicy muszą być dobrze wyszkoleni, bo muszą dbać nawzajem o swoje bezpieczeństwo i to jest dla nas kluczowy element, żeby tych ludzi przygotować, by byli w stanie pomóc sobie nawzajem. Wszystko więc wskazuje na to, że dobry wiatr dla branży offshore trwać będzie przez najbliższe lata, a firmy ulokowane na Pomorzu Zachodnim będą potrafiły z tej biznesowej okazji doskonale skorzystać.